Witam, dzień dobry. Opowiem o przekaźnikach wielouzwojeniowych. Na początek powiedzmy sobie, czym dokładnie jest taki przekaźnik wielouzwojeniowy. Będzie to przekaźnik, który na jednym rdzeniu będzie miał nawinięte po prostu więcej niż jedno uzwojenie. Najczęściej będą to dwa uzwojenia, ale może być tak, że tych uzwojeń będzie więcej. Na przykład trzy, być może nawet cztery. Żeby lepiej zobrazować sens takiego przekaźnika, tak narysuję tutaj schematycznie typowy taki przekaźnik. W tym momencie narysowałem go bez cewek. Tutaj mamy oczywiście nasz rdzeń, jarzmo, kotwicę, tam jakieś styki. No i narysujmy najpierw jedną cewkę. Tutaj widzimy, jest nasza cewka. No w tym momencie będzie to zwykły przekaźnik, dlatego dorysujmy do niego jeszcze jedną cewkę. W tym momencie on się stanie przekaźnikiem wielouzwojeniowym. Mamy drugą cewkę. Tutaj na tym przekaźniku te cewki tak mają trochę mało uzwojeń, ale to tak tylko do celów reprezentacyjnych, żeby było łatwiej to zobaczyć. Istnieją jeszcze przekaźniki, które będą miały wiele cewek, ale na przykład znajdujących się na wielu rdzeniach. To są takie bardziej ciekawe konstrukcje, ale one w tej chwili nas nie będą interesowały i o nich teraz mówić nie będziemy. Tutaj narysowaliśmy to w ten sposób, że te cewki jest jedna nad drugą. Najczęściej w praktyce będzie to wyglądać inaczej, mianowicie jedna cewka będzie po prostu nawinięta bliżej rdzenia, potem będzie to owinięte papierkiem, tak żeby to pewna tam warstwa izolacyjna nastąpiła, no i na to będzie nawinięta kolejna cewka. Ja od razu tutaj pokażę. Tu mamy przykład takiego przekaźnika, który ma właśnie dwie cewki. Widzimy, tutaj są opisane numery wyprowadzeń, pod których są te cewki podpięte. Tutaj jest ich oporność odpowiednio pierwszej i drugiej cewki oraz liczba zwojów i tam rodzaj drucika, który... No tu możemy właśnie też o tym sobie od razu to, co chwilę temu powiedziałem, czyli teoretycznie mamy cewki o takiej samej oporności, wykonane takim samym drutem, a mają różną ilość zwojów. No to się wiąże właśnie z tym, że jedna z tych cewek, czyli ta, no jest... znaczy odwrotnie, ta cewka jest tam głębiej, bo ona ma więcej zwojów, natomiast ta cewka jest tutaj tą cewką zewnętrzną i ona ma mniej zwojów, bo jeżeli drucik jest taki sam i oporność jest taka sama, to znaczy, że długość tego druciku musi być równa, a ponieważ średnica jest większa dla tej cewki, bo ona jest wokół tej wewnętrznej, no to wychodzi mniej tych zwojów tutaj. Także tu trzeba też mieć to na uwadze, że te cewki w związku z tym nie są identyczne. No, przekaźnik będzie na jednej cewce pracował z mniejszym napięciem niż na drugiej. To znaczy... Tutaj właśnie jest cewka, no obie mają taki sam opór, 2 kilo ohmy. No i jeżeli ta cewka ma więcej zwojów przy tym samym oporze, to znaczy, że mniejszy prąd będzie potrzebny, żeby wystarczającą ilość amperozwojów wykorzystać, tak? Bo dla danego napięcia popłynie zawsze taki sam prąd przez jedną i drugą cewkę, ale ta pierwsza cewka ma więcej zwojów, więc amperozwojów też wyjdzie więcej. To znaczy, że możemy tą cewkę zasilać z mniejszego napięcia niż drugą, żeby ten przekaźnik zadziałał. Tutaj mamy kolejny przykład. To będzie przekaźnik, który ma cewki, uwaga, aż 3, proszę bardzo. I tutaj widzimy, one są 500 ohmowe każda sztuka. Już tutaj jest też tak grubiej nawinięte. Też widzimy, ten rdzeń jest bardziej papuśny niż tutaj. Tutaj jeszcze ta szpulka jest zawsze taka sama. O, i jeszcze troszeczkę. O, w tym miejscu widać, że tej szpulki zostało. Natomiast tutaj już jest prawie, że do końca już wypełniona. No w sumie, no ale no na pewno więcej. Co tutaj widzimy? No, mamy trzy cewki. Tutaj widzimy też, że są różnym drutem już wykonane. To jest to po prawej napis. Wszystkie trzy mają taką samą oporność, natomiast trzecia ma już inną ilość zwojów. Ma mniej zwojów niż te poprzednie. Ale co ciekawe, jest też nawinięta chudszym drutem. Dlatego też to tutaj ma znaczenie. No, w tym przekaźniku akurat, proszę bardzo, możemy sobie zobaczyć, że te poszczególne cewki, one mają tyle samo uzwojeń, taki sam opór, taki sam drut, czyli być może faktycznie one są tutaj wykonane jedna na drugą. W tej chwili niestety nie wiem tego, jak to dokładnie jest. No nie rozbierałem tego przekaźnika i nie miałem w tej chwili, gdzie sprawdzić tego. No ale po prostu jest to napisane i trzeba temu zawierzyć, że tak jest. No, tu jeszcze pokażę. Jeden przekaźnik również będzie miał dwie cewki. No właśnie. I ten przekaźnik, tutaj konstruktorzy oczywiście chcieli mieć przekaźnik, który ma dwie cewki o jak najbardziej zbliżonych parametrach. W tym przekaźniku te cewki są nawinięte warstwowo. Jedna jest wewnątrz, na bliżej rdzenia, druga jest wokół tej pierwszej. Tam jest papierek izolacyjny i między nimi.
No i co możemy zobaczyć? Po pierwsze, liczbę zwojów mamy równą na obydwu cewkach. Drucik jest różny. Tu jest chudszy, tu jest grubszy. I oporność, no nie jest równa, ale jest bliska równej. Jest 1200 ohmów, 1100 ohmów. No to jest taka, no, mała różnica, tak? Bo jakby było 1200 i na przykład tylko 100 ohmów na drugi, no to różnica. Tutaj mamy różnicę poniżej 10%. Absolutnie ten przekaźnik się kwalifikuje do obwodów, które wymagają cewek takich samych. Właśnie tutaj jest to, co trzeba wspomnieć. Jest ta cewka wewnętrzna, pierwsza, ona jest bliżej rdzenia, jest tam w środku przekaźnika zrobiona i ona ma właśnie cieńszy drucik, też krótszy ten drucik. Dlatego jego opór tam wynosi 1200 ohmów przy tej ilości zwojów. Drucik zewnętrzny jest zdecydowanie dłuższy, bo on jest owinięty wokół tej pierwszej cewki, więc ma tam średnica tu wychodzi większa. Ten opór dla drucika 0,10 by wyszedł też dużo większy, dlatego użyto drucika 0,13 i w tym momencie oporność tej cewki spadła, także mamy 1100. No być może jakbyśmy tutaj użyli drucika ciut poniżej 0,13, to by było też 1200. No tak to zostało zrobione, działa, nie ma co się tutaj czepiać szczegółów. To zanim tak przejdę, opowiem, co tam te cewki dają. Najpierw dla formalności narysujmy sobie taką symbolikę, którą tu już użyjemy. Jak będzie wyglądać przekaźnik z jedną cewką? Niebieski coś nie chce działać, popsuł się, to weźmiemy inny kolor. Czerwony działa, tylko koślawo pisze, no ale trudno. Takim oto prostokątem zaznaczyłem cewkę przekaźnika. Nadajmy jej tam wyprowadzenia. 1, 2. Będziemy oznaczać też koniec tej cewki. Możemy to zrobić w ten sposób, rysując taką skośną kreskę albo rysując kropkę. Opiszmy, to jest pomarańczowy, czerwony już tu użyłem, no to powiedzmy, że to jest ta cewka na tym przekaźniku po lewej. Jeżeli ja bym chciał sobie zaznaczyć, że to jest przekaźnik wielocewkowy w takim jednym symbolu, no to ja sobie dokleję symbol drugiej cewki do niego. Gdybyśmy chcieli na przykład, bo o tym też za chwilę opowiem, że taki przekaźnik może mieć te cewki podłączone w odwrotnym kierunku, byśmy to narysowali w ten sposób. Ja zrobię jeszcze raz ten symbol. Proszę bardzo. Mamy tutaj narysowane, żeby zaznaczyć tutaj właśnie po pierwsze numerkami, ja sobie te numerki tu zrobiłem, ale gdyby tych numerków nie było, no to pomocna nam jest teraz ta kropka, tak? Bo ona tu jest z jednej strony, tu z drugiej i nam mówi, że ten przekaźnik ma te cewki tutaj odwrotnie względem tego rdzenia ukierunkowane. Tutaj nie narysowałem tej skośnej kreski i później nie będę rysował. Ważna jest ta kierunkowość. No to dlaczego te kierunki mają znaczenie? To opowiemy sobie za chwilę. Na tą chwilę zajmijmy się przekaźnikami, które te cewki mają podłączoną w tą samą stronę. Pierwszą taką rzeczą, do której się takie wiele cewek przyda, no to będzie oczywiście na przykład możliwość wyboru, którą cewką dany przekaźnik będziemy zasilać. Tutaj mam taki przykład. Trzeba się dobrze przyjrzeć, ponieważ jest brązowy kolor tła, więc te napisy są mniej wyraźnie widoczne. Mamy przekaźnik, który mamy dwie cewki i uwaga, pierwsza cewka ma no aż 20 kOhmów, bardzo dużo. Druga cewka ma zaledwie 100 ohmów. Liczba zwojów też się tutaj zdecydowanie różni. Teraz gdybyśmy sobie spojrzeli do katalogu, tam amperozwoje, jakie są potrzebne dla danej ilości styków, no w tej chwili nie pamiętam, no to możemy sobie na podstawie tych oporów policzyć w prosty sposób, jakie tu będzie napięcie potrzebne, ale zdecydowanie to, co na pewno w tej chwili jesteśmy powiedzieć, ta cewka 100-ohmowa będzie potrzebowała nieduże napięcie, żeby przekaźnik zadziałał. Cewka 20-kiloohmowa będzie potrzebowała to napięcie zdecydowanie większe. W tym momencie możemy sobie po prostu taki przekaźnik użyć uniwersalnie, albo jednej cewki, albo drugiej, w ten sposób zdecydować, pod jakim napięciem chcemy z niego korzystać, pod jakim prądem. Co druga rzecz, też warto pamiętać, to oczywiście czas zadziałania. Przekaźnik o takiej niskoohmowej cewce będzie działał dużo szybciej niż ten o wysokoohmowej, bo on będzie wtedy mniej indukcyjny. Od razu powiem, bywają takie rozwiązania, gdzie na przykład wykorzystujemy niskoohmową cewkę, ale duży prąd przez nią popłynie, ale na przykład ona jest tylko w obwodzie podczas budzenia przekaźnika. Chodzi o to, żeby on szybko bardzo działał i w momencie, jak on się już wzbudzi, no to wtedy ta cewka niskoohmowa jest na przykład rozłączana, a przekaźnik jest zasilany wtedy już tylko cewką wysokoohmową, przez którą płynie nieduży prąd, ale ten prąd absolutnie tutaj wystarcza, żeby ten przekaźnik był podtrzymany. No jest to taka pewna energooszczędność, tak? Przypomina nam układy typu CMOS, które bardzo dużo energii zużywają, oczywiście względnie, podczas przełączania, natomiast w stanie ustalonym pobór mocy jest w tym momencie malutki. Nawet gdybyśmy mieli przekaźnik o takich samych cewkach, na przykład, czy podobnych, no to możemy właśnie łączyć jedną, obydwie, szeregowo, równolegle. Tutaj przypomnę, to było wyjaśnione w tym filmie,
zmianie, przekaźniki, cewki MP rozwoje, jaki to ma wpływ, czyli w dużym skrócie, gdybyśmy wzięli przekaźnik o takich samych cewkach, na przykład ten, dla przypomnienia szybko, tutaj mamy dwie cewki o bardzo podobnych parametrach, no to wtedy na przykład ten przekaźnik, on jest akurat na napięcie, gdzie to jest tutaj, 48 V, no to korzystając z jednej cewki, on będzie działał na 48 V, korzystając z obydwu w szeregu, również 48 V, ale będzie wolniej działał. Natomiast korzystając z obydwu cewek równolegle, będziemy mieli przekaźnik na napięcie wtedy już 24 V. Kolejnym takim zastosowaniem przekaźników wielocewkowych, wieluzwojeniowych jest to, że teraz możemy na przykład do jego zasilania użyć wielu obwodów. Tu wróćmy jeszcze najpierw może do tego przekaźnika, który miał cewki o bardzo różnych parametrach. Tu specjalnie właśnie taki wybrałem o bardzo różnych, żeby to było mocno widoczne. Gdybyśmy na przykład chcieli ten przekaźnik wzbudzać zarówno w jakimś obwodzie, który pracuje na wysokim, dużym napięciu, jak i w obwodzie, który na przykład pracuje na zupełnie innym napięciu, no to w tym momencie w obydwu obwodach możemy umieścić po jednej z cewek tego przekaźnika. Te obwody będą dalej od siebie odseparowane elektrycznie i też w tych właśnie obwodach by różne prądy panowały. Te dwie cewki pozwolą na to, że ten przekaźnik jest w stanie wtedy pracować zarówno w jednym, jak i w drugim z tych obwodów. Natomiast również oczywiście nie jest to powiedziane, że te obwody muszą być różne. Możemy sobie absolutnie wziąć tutaj, może nie do góry nogami, przekaźnik, który ma cewki takie same, czy tym prawie takie same, tak? I też użyć go na przykład w obwodach, które pracują na takim samym napięciu, bez problemu, tutaj żadnych kombinacji, ale z jakiegoś tam powodu, na przykład no wygodniej będzie nam użyć taki przekaźnik niż przekaźnik jednocewkowy. To może ja narysuję taki szybko przykład, żeby pokazać taki bardzo prosty sobie wymyślę przykład, którym użycie właśnie dwóch uzwojeń w pewien sposób uprości nam schemat. Narysowałem taki schemat, jeszcze tak słowem wstępu, ja tutaj użyłem taki najprostszy symbol tych dwóch cewek, bez rysowania tych kropek, tych skośnych linii. Na razie załóżmy sobie, że uzwojenia są podłączone w tą samą stronę, o przeciwnych uzwojeniach powiemy sobie później. No układ jest dość prymitywny. Mamy sobie dwa guziczki, jeden drugi. Każdy z tych guziczków zasila jedną z cewek, także czy wciśnięcie pierwszego, czy wciśnięcie drugiego przycisku, czy też obu jednocześnie, jest nam w stanie ten przekaźnik wzbudzić. No ale na przykład jest fajny, ale przecież moglibyśmy tutaj ten kawałek przewodu złączyć, użyć tylko jedną z tych cewek i też by to w ten sam sposób działało. Dlatego skomplikujmy nieco ten układ, żeby ten nasze rozwiązanie nabrało troszeczkę więcej sensu. W ten oto sposób doposażyłem nasz schemat o drugi przekaźnik. W tym momencie działanie będzie takie, że wciskając ten przycisk wzbudzimy pierwszy przekaźnik. To może ja im nadamy im jakieś nazwy, trochę przerywającym niebieskim, ale dało radę. Nazwaliśmy sobie w takim razie przyciski jako 1 i 2, przekaźniki jako A i B. No i tak, wciśnięcie przycisku 1 miałoby tutaj za zadanie wzbudzić przekaźnik A, natomiast wciśnięcie przycisku 2 miałoby za zadanie wzbudzenie obydwu przekaźników A i B. Dzięki temu, że użyliśmy sobie tutaj dwóch uzwojeń, odseparowaliśmy sobie obwody tych przycisków, to by miało na przykład szczególnie znaczenie, jakby tu jeszcze jakieś styki były albo coś. Chodzi o to, że teraz te obwody są odseparowane i ten przycisk, no bo nie możemy przecież sobie tutaj przycisku 1 tak o podłączyć, bo by się obwody sprawiły, tak jakby w tym momencie każdy z przycisków obydwa przekaźniki. Bez sensu. No, a tak to nam działa. Oczywiście możemy to osiągnąć na przekaźniku jednocewkowym. Jakby to miało wyglądać, no to powiedzmy, że nie ma tej drugiej cewki. Ja to zrobię kolorem zielonym, żeby te po prostu zmiany, tak? I w tym momencie na przykład pierwsza opcja to byłoby wrzucenie tutaj diody. Też by to działało w taki sam sposób, no ale mamy dodatkową diodę w obwodzie. Mało tego, jeżeli cofnęlibyśmy się teraz o pół wieku do tyłu, no to się nagle okazuje, że taka dioda to jest troszeczkę bardziej kosztowna, chyba tak mi się wydaje, niż drugie uzwojenie. W każdym bądź razie kiedyś dawno temu to wersja opcja z uzwojeniem okazała się bardziej częściej stosowana niż opcja z diodą. No, druga rzecz, moglibyśmy przecież użyć na przykład, to może inny kolor weźmy. Jaki tu by użyć? Jasno niebieski niech będzie. Gdyby było na przykład tak, że przycisk drugi miałby dwa zestyki. O, tak by to wyglądało. Uznajmy, że zielonej diody nie ma. O, tu nie dorysowałem. Mamy guzik dwuzestykowy. No i teraz wciskając pierwszy przycisk, zadziała nam przekaźnik pierwszy.
Natomiast wciskając drugi przycisk, no to w tym momencie zadziałają nam obydwa, ale ten przycisk by wymagał tutaj nam dwóch styków, tak? No, znowu by się pojawiły ale, no bo na przykład przycisk mamy już wmontowany i ma tylko jeden styk, no jest problem, albo na przykład dwustykowy się nie zmieści, albo co jest. Prosty przykład, tak? Gdyby to był przełącznik hebelkowy typu Z, no to on ma tylko jeden styk zwierny, no i jest tutaj, krótko mówiąc, lipacz. No, ale to, no, wtedy byśmy musieli zastosować albo też ewentualnie dodatkowy przekaźnik, który by powtarzał przycisk, i on by miał tam już wiele styków. No, znowu koszty rosną, nie? No i kolejnym, taki jeszcze jeden powód, są przyciski. Przyniosę taki przycisk. Jak na złość, no okazało się, że akurat takiego dwustykowego nie mam przy sobie. No ale spomóżmy się takim przykładem, plus troszeczkę wyobraźni, o co mi chodzi. Taki przycisk, on nie jest migowy, tak? Czyli wciskając go powoli, jego styki się poruszają. Powoli. Podobnie jakby to było na przykład w przekaźniku. Ale czasno. No i w takim przekaźniku, jakbyśmy sobie kotwicę bardzo powoli przerzucali, to te styki też pomalutku idą. O, już widzimy. Czasami będzie tak, no. No, może nie widzimy, tam lupka się przyda. No, ale wyobraźnia, tak? Wyobraźnia nam pomoże. I teraz jedna para styków może się przyłączyć troszkę wcześniej, druga trochę później. No i na przykład ktoś wredny operuje tym przyciskiem, tak? Albo bardzo pomalutko go wciska. I co się wtedy dzieje? No, te przekaźniki nam tutaj zadziałają niejednocześnie, tak? Bo przycisk na przykład złączy pierwszy styk, a drugi dopiero później troszeczkę, no bo pomalutko go wciskamy. I te przekaźniki zamiast prawie że w tym samym momencie, no to będą sobie w różnym czasie działać. Albo ktoś na przykład nie dociśnie do końca, jeden zadziała, drugi nie. No to jest takie śliskie, jak to się mówi. Tego trzeba, oczywiście można, to będzie ten przekaźnik, który by powtarzał przycisk, by tutaj, prawda, przypilnował tego, żeby te styki się w miarę jednocześnie przełączały, ale to też są koszty. Można użyć przycisku, który by miał migowe przełączanie, tak? To przełączniki pakietowe na przykład są, one mają takie, że w jednym momencie się przełączają. No ale to też, no albo taki mamy, albo nie mamy, tak? Albo jest zastosowany inny. No poza tym, prawda, tutaj te nasze przyciski, to jest tam przykład, tak? Czasami będą inne przekaźniki, braknie nam styku, czy też inne powody, czy po prostu no, w praktyce, w bardziej rozbudowanych obwodach, no niejednokrotnie okaże się, że po prostu wrzucenie tutaj dodatkowej cewki sprawia, że te obwody są dużo prostsze, tak? Wystarczy, że na przykład jakiś przekaźnik miałby być na przykład zawsze zasilony jakimś tam stykiem oraz ewentualnie drugą opcją, jakimś obwodem, który tutaj byłby bardzo rozbudowany i jeszcze sobie zawierał 10 innych przekaźników, tak? No to teraz nagle się okazuje, że ta druga cewka po prostu totalnie ratuje nam sytuację, bardzo, bardzo upraszcza ten obwód. Oczywiście, gdybyśmy na upartego chcieli uzyskać przekaźnik dwucewkowy, no to zawsze możemy użyć sobie też ewentualnie, tak ostatecznie, dwóch przekaźników jednocewkowych i wszystkie jego styki zwierne, no to łączyć równolegle, rozwierne szeregowo. No działanie tutaj byłoby w tym momencie podobne, no ale to mamy w tym znowuż podwojenie ilości, dwa przekaźniki zamiast jednego. Też, no, nieekonomiczne, bez sensu. Nie pozostaje mi w tej chwili nic innego, jak zaprosić na prosty eksperyment, w którym mam przekaźnik o dwóch uzwojeniach bardzo podobnych oraz dwa przyciski zgodnie z naszym poprzednim schematem w tej pierwszej wersji, zanim ten drugi przekaźnik tam dorysowaliśmy, tak dla uproszczenia. Jeden nam tu absolutnie starczy. Wciskamy jeden z przycisków, przekaźnik działa, tak? Wciskamy drugi z przycisków, przekaźnik również działa. Sprawdźmy teraz obydwa przyciski jednocześnie. No ich nie mogę obrócić pionie, bo im tutaj ten dzelek zawsze wystaje, ale może mi się uda tak, żeby to było. O właśnie. Czy jeden, czy drugi, czy obydwa. No, przekaźnik sobie działa. No, w takim razie spróbujmy zamienić kierunek, w którym podłączona jest jedna z jego cewek. Oto nasze cewki mamy teraz zamienione. No, sprawdźmy po kolei każdy przycisk. Przycisk zielony działa. Przycisk czerwony. W ogóle nie działa. A, bo źle polutowałem. O, teraz chyba dobrze polutowane. Jeszcze raz sprawdźmy. Przycisk zielony. Działa. Przycisk czerwony.
działa jak należy, no tak jakby bez różnicy, tak? No ale wciśnijmy zatem obydwa przyciski jednocześnie. Najpierw jeden, potem drugi. O! Co się dzieje? Jak jeden z nich puszczę z powrotem, przekaźnik normalnie przyciąga, tak? A jak wcisnę obydwa, to puszcza. Tylko teraz wsłuchajmy się jeszcze w dźwięk. Jak puszczam przycisk, tak żeby obydwa były puszczone, no to mocne trzaśnięcie. A jak wcisnę obydwa, no to tak delikatniej. Co tu się dzieje? No to w takim razie posprzątajmy tutaj ten przekaźnik i bierzmy się za rysowanie. No dobra, no to w takim razie co się tam takiego działo, że ten przekaźnik tak działał? Narysujmy jeszcze raz rdzeń, tak dla uproszczenia. Tam już się nie będziemy bawić w styki, w kotwice, po prostu chodzi tutaj o samą zasadę. Dorysujmy do tego dwie cewki. Gdybyśmy sobie na przykład zaznaczyli tutaj plusy, minusy tego prądu, no to tam, korzystając, jak to się mówiło, z tej reguły prawej dłoni, jak się dobrze pamiętam, no to tutaj ta cewka przy takim zasileniu, no, wytworzy nam strumień magnetyczny w tą stronę. No, druga cewka, jeżeli byśmy tak samo plus, minus podłączyli, no to nam też wytworzy w tą stronę, więc po prostu łącząc te dwie cewki razem, wytwarzamy większe pole. To gdybyśmy na przykład połową napięcia każdą cewkę zasilali, no to wtedy połączenie dwóch da nam taki sam efekt, jak jedna z pełnym napięciem. Oczywiście mówimy, jeżeli te cewki będą takie same. Natomiast jeżeli tylko jedna, no to no teraz kwestia, czy ten przekaźnik przy tej połowie napięcia, jak on się tam zachowa, bo to już tam trzeba patrzeć na konkretny egzemplarz, nie? Ale co nas interesuje, to gdybyśmy tą drugą cewkę teraz podłączyli odwrotnie. A jeżeli ją podłączymy odwrotnie, to prąd popłynie w nią w przeciwnym kierunku, no i w tym momencie to pole magnetyczne, które ona wytworzy, będzie no odwrotne, tak? No, o, może tak nawet to lepiej popatrzmy. Jedna cewka będzie ciągnęła w prawo, druga w lewo, no a razem, no to jak to w tej bajce było, tak? Jak sobie tą rzepkę tam ciągnęli i tą rzepka tu ciągnięta w lewo z taką siłą, w prawo też z taką samą siłą, no bo mówimy, w przypadku te siły byłyby identyczne, bo gdybyśmy zasilali różnymi napięciami, to już nie będzie tak równo, albo jakby cewki były różne. Rzepkę to akurat rozerwali na strzępy, ale no, rdzeń tam raczej to wytrzyma. Skutek jest taki, że ten przekaźnik, po prostu ta sumaryczna wypadkowa siła, to pole magnetyczne, no wynosi w tym przypadku zero, tak? Albo tam prawie zero, no bo to nigdy dokładnie nie będzie. I ta kotwica odpada. I tu jeszcze wspomnę o tym właśnie, bo wcześniej było tak, że jak żeśmy rozłączali obwód, no to w tym momencie ta kotwica trzaskała głośno. No to dlatego, że ten prąd momentalnie przestał płynąć w tej cewce. Tam oczywiście styki skrzyły, natomiast dołączenie drugiej cewki w kierunku przeciwnym, no to tutaj też ta indukcyjność w niej jest. Ten prąd w niej w tym przeciwnym kierunku pomalutku narasta, no bo to jest indukcyjność, prawda? No i w tym momencie też ta siła trzymania tej kotwicy, ona sobie łagodnie maleje, tak jakbyśmy mieli, powiedzmy, sytuację z zwartym zwojem albo z diodą tam wsadzoną, nie? Ale to będziemy sobie mówić przy okazji tam przekaźników z opóźnieniem i tak dalej. Tutaj jest właśnie też taki efekt, że to się też, no on się dłużej wtedy będzie odzbudzał. Ale może ja opowiem jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ być może też warto takie jeszcze jedno zastosowanie dość ciekawe, oczywiście nie jedyne, bo to w praktyce tych zastosowań, tych wielouzwojeniowych przekaźników, to może być naprawdę dużo. Tu jeszcze dojdą te trójuzwojeniowe, tak? Na trójuzwojeniowym na przykład bardzo przyjemnie pamięć zrobić jakąś tam. Jeszcze dochodzi jedna rzecz. Są przekaźniki, które są remanencyjne, tak? I one w tym momencie możemy na przykład korzystać z dwóch cewek, żeby jedną ją go wzbudzać, drugą go odzbudzać. Ale załóżmy na razie, że mamy tylko zwykły przekaźnik przy sobie. No i zróbmy sobie taki obwód, który będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób. Tutaj w tym obwodzie już specjalnie od razu powiem, zaznaczyłem kropkami, że te cewki są tutaj wpięte właśnie w przeciwnych kierunkach. No i mamy tak, jest jeden przycisk. Jak sobie ten przycisk wciśniemy, no to zamkniemy obwód przez pierwszą cewkę i przekaźnik się wzbudzi. To będzie jego zestyk zwierny. Ten przekaźnik nazywałem sobie A. No i ten zestyk zwierny sobie zbocznikuje ten przycisk. I jak przycisk puścimy, ten przekaźnik zostanie wzbudzony. Natomiast, żeby go odzbudzić, to będziemy mieli drugi przycisk ze zestykiem również zwiernym, tak? Bo może być sytuacja, że takie rozwiązanie z jakiegoś powodu jest na przykład tam lepsze, nie? To nie musi być przycisk, może być zestyk jakiegoś przekaźnika, cokolwiek, tak? No i
ten drugi tutaj w naszym przypadku przycisk zasilałby w tym momencie drugą cewkę. Ona jest tutaj wpięta sobie w kierunku odwrotnym. W momencie, jak go wciśniemy, ten przekaźnik się wzbudzi. No ale ukryłem tutaj pewien błąd jeszcze. Zróbmy eksperyment z tym związany znowu, jak to się zachowa. No cóż, przejdźmy zatem do naszego eksperymentu. Tutaj wszystko mamy już popodłączane. Są dwa przyciski, przekaźnik. No i teraz przycisk zielony to jest ten ze schematu górny, czerwony to ten dolny, czyli tym zielonym załączamy, czerwonym sobie będziemy wyłączać, czyli włączać drugą cewkę. No i cewka, wróć, przycisk zielony jest zbocznikowany tutaj ze stykiem zwiernym tego przekaźnika, on jest tam niżej, tak? Te zwierzchy są rozwierne. Możemy pokazać z przeciwnej strony, o tutaj, o, to są ze styki zwierne, prawda? No i co dalej? No sprawdźmy, czy układ działa, tak? Bierzemy przycisk. O, nie działa. A chyba wiem dlaczego. No, to zasada taka, no, urządzenie elektryczne, jakby nie patrzeć, każde urządzenie elektryczne działa lepiej, jak się do prądu podłączy. Zatem podłączmy. O, transformator działa. No to sprawdźmy teraz jeszcze raz. O, przekaźnik załączył i na własnym styku się przytrzymał, tak? I teraz albo możemy mu przerwać ten obwód, no nie będziemy tego teraz robić, nie przygotowałem przycisku nawet do tego, albo możemy też zbudzić jego drugą cewkę, też tutaj z wiernym stykiem przycisku. Ha! Co się dzieje? Brzęczy. Dlaczego? No, pomyślmy dobrze. Jak było widać na eksperymencie, przekaźnik sobie dzwonił, tak? No nie zachowywał się tak, jak potrzeba. No bo tutaj o czymś trzeba nam się zapomniało, bo jak takie coś zrobimy, no on w tym momencie tutaj sobie przerywał ten obwód, tak? Ale w tym momencie prąd płynął przez dolną cewkę dalej i jak przez górną przestał, no to przekaźnik się z powrotem zbudzał. No i się dzwonił, dlatego jakbyśmy chcieli zrobić tutaj ten dolny przycisk taki, żeby on tylko faktycznie wyłączał ten przekaźnik, no to trzeba w pewien sposób to zmodyfikować. I tutaj padałoby zrobić taką modyfikację. No, oczywiście zdążyłem już troszkę na bas grać, ale jeszcze raz to poprawię. Mianowicie tutaj należałoby wsadzić jeszcze jeden zestyk zwierny. No i jakie będzie działanie? Teraz jak wciśniemy ten dolny przycisk, no to obie cewki zostaną zasilone, popłynie przez nie prąd, kotwica odpadnie, obydwa zestyki się rozłączą. Tutaj oczywiście, jeżeli przycisk zakładamy, że jest puszczony, tak, no to obwód zostanie przerwany, dolny obwód zawsze zostanie przerwany, tutaj nie ma, tu połączenie jest ble, tu nie ma zamazane, no to ten przycisk, mimo że trzymamy, to ten zestyk przerwie obwód, przekaźnik odpadnie. No nie jest to idealny obwód, no bo gdybyśmy trzymali przycisk wciśnięty, ten górny, to on sobie znowu zacznie dzwonić w pewien sposób. No ale zakładając, że obsługujemy tylko jeden przycisk jednocześnie, no to działa nam to tak jak trzeba. Teraz po poprawce powinno być tak jak trzeba, bo ten błąd, prawda, był zamierzony. No i sprawdźmy tutaj przekaźnik. Przyciąga, tutaj przekaźnik zwalnia, mimo że jest to zestyk zwierny. Jest to w takim razie jakiś tam sposób, prawda, na to, żeby przekaźnik odwzbudzać po prostu jego drugą cewką. Dlaczego nie? Opowiem o takim też mankamencie, który może wystąpić, taka wada właśnie takich obwodów, gdzie mamy cewki różnych przekaźników połączone równolegle, podczas gdy będziemy któryś z tych przekaźników zasilać jego inną cewkę. Taki najbardziej uproszczony schemat obrazujący tego sytuację tutaj narysowałem, czyli mamy jakiś tam przekaźnik dwuuzwojeniowy, i równolegle do jego drugiej cewki jest podłączona jakaś tam cewka innego przekaźnika. Ten przekaźnik może mieć tych cewek więcej. Ważne, że przynajmniej jedna z nich jest równolegle z tym pierwszym. No i jakiś tam przycisk sobie zróbmy, którym będziemy załączać pierwszą cewkę tego pierwszego przekaźnika. Co się teraz stanie? No teoria mówi, teoretycznie, tak patrząc na schemat, no to pomyślimy, no pewnie przekaźnik A się wzbudzi po wciśnięciu przycisku, tak? No oczywiście, ale stanie się też coś jeszcze. Zobaczmy co. Wykorzystam tutaj te przekaźniki, one mają dwie cewki, tutaj w tym prawy przekaźnik to był ten nasz górny na schemacie, ten A, i jego cewka, druga cewka będzie równolegle wpięta
cewką tego lewego przekaźnika. Ja specjalnie wybrałem taki, który ma tylko dwa styki i on potrzebuje bardzo małą siłę, bardzo małe napięcie, żeby kotwicę przyciągnąć. No i zobaczmy. Aha, oczywiście zasilanie. Tam z kondensatora tam było tylko resztka prądu. O, działa. Prawy przekaźnik ładnie przyciąga, natomiast lewy przekaźnik, szczególnie jak rozłączam obwód tego prawego, przyjrzyjmy się dokładnie. On tak jakby przez moment drży. Jak przykładam, no to niedużo. Jak puszczam, zdecydowanie mocniej. No dlaczego? No przecież z czym nam się pierwszym skojarzy kilka uzwojeń na wspólnym rdzeniu? No to jest nic innego jak transformator. A transformator przepuszcza przecież z jednego obwodu na drugi prądy przemienne. A poniekąd taki moment załączenia przekaźnika bądź jego rozłączenia, no to jest zmiana prądu, więc w drugim uzwojeniu jakieś tam napięcie się w tym przekaźniku będzie indukować. I to napięcie, ponieważ jest tutaj podpięty cewka drugiego przekaźnika, no to powoduje przepływ prądu i ten przekaźnik w tym krótkim momencie, kiedy tu się zmienia prąd płynący w pierwszym przekaźniku, no to przez jego cewkę coś tam zaczyna płynąć. O ile przy wzbudzaniu ta zmiana jest dość łagodna i to napięcie tu się takie dość niewystarczająco indukuje, żeby cokolwiek zdziałać. No jakby się ktoś mocno przyjrzał, to może tam się coś dzieje. Tak przy rozłączaniu jest nagłe zatrzymanie przepływającego prądu tutaj w prawym przekaźniku, więc jest bardzo duży skok napięcia tutaj w tej drugiej cewce, na tym przekaźniku też i w związku z tym on nam w pewien sposób, tak jakby próbuje kotwicę przyciągnąć. O przekaźnikach wielouzwojeniowych można byłoby mówić jeszcze długo. Ta wielouzwojeniowość ma szereg naprawdę przeróżnych zastosowań, jeżeli chodzi o możliwości, jakie to daje w schematach. No, co możemy dzięki temu osiągnąć, co uprościć, co umożliwić, szczególnie jeżeli chodzi o takie obwody, które muszą być rozdzielone, albo gdzie tam jest no, bardzo skomplikowany ten układ. Również przypadek, gdzie potrzebujemy po prostu z różnych powodów cewki o totalnie różnych parametrach. Cewką prądową, cewką napięciową. Można by tak naprawdę długo o tym mówić, dlatego tutaj to, co zobaczyliśmy, no to są takie najbardziej podstawowe informacje na temat tego, że te przekaźniki są, że mają tych wiele cewek. My tutaj się bawiliśmy dwoma cewkami, ale to oczywiście dotyczy większej ilości również. Ja w takim razie bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.